Niemałą inwestycję planuje Urząd Miasta w Bielawie. Na terenie parku powstaną tematyczne i oznakowane ogrody z interesującymi gatunkami roślin. Warto wspomnieć, że tematem przewodnim prac, jakie zrealizowane zostaną w przyszłym roku, będzie Natura 2000. Po wielu latach starań udało nam się wreszcie pozyskać środki z Unii Europejskiej w kwocie 2 300 000. Dołożymy z własnych środków i przeprowadzimy taką rewitalizację parku miejskiego, więc będzie to bardzo duży projekt, bardzo szeroki projekt i myślę, że mój zastępca powie jeszcze o szczegółach tego projektu. Co dla ludzi takie najważniejsze, to odnowione zostaną alejki, zostanie wykonana nowa instalacja oświetlenia parkowego, nowe ławki, nowe kosze na śmieci. To takie najbardziej można powiedzieć przyziemne. Natomiast podejmiemy też starania do połączenia dwóch oczek wodnych i utworzenia przystani, która, no można powiedzieć, powróci do dawnej świetności. Jeszcze za Niemców po tym dużym stawie pływały właśnie łódeczki, rowery wodne. W tej chwili chcemy do tego wrócić. Powstanie też park linowy w okolicy Skate Plazy, tak żeby młodzież też miała swoje miejsce, takie aktywności ruchowej. No i przede wszystkim powstanie obiekt też w samym centrum parku, który będzie architektonicznie nawiązywał do budynku, który kiedyś stał jeszcze już w czasach powojennych właśnie w parku. Troszkę w innym miejscu, bo w tej chwili tam jest plac zabaw, ale w niedalekiej odległości od tego miejsca powstanie nowy obiekt nawiązujący architektonicznie do takiej bryły, która była kiedyś. W ciągu kilku miesięcy 2014 roku park zmieni się w ulubione miejsce spacerowiczów oraz miłośników aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mamy już podpisaną umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na dniach powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę, czyli na realizację tej inwestycji. I końcem tego roku będziemy chcieli przeprowadzić procedury przetargowe, a od wiosny, jak tylko zejdą śniegi, rozpocząć prace budowlane. Przyrodę podziwiać będzie można nie tylko z wody, ale także z pewnej wysokości. Na terenie parku wybudowany zostanie trakt linowy, który szczególnie przypadnie do gustu najmłodszym mieszkańcom.